Kość poranka górki. Michał Klauza, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, który poprowadzi premierowe wykonanie, właściwie można powiedzieć w Polsce prapremierowe wykonanie Billy Bada, opery Benjamina Brittena, która powstała w 1950 roku, a teraz doczekała się pierwszej polskiej inscenizacji. Chociaż trzeba powiedzieć, że to jest koprodukcja i w pewnym sensie przeniesienie spektaklu z opery w Oslo. Tak, no oczywiście na świecie od wielu lat praktykuje się kooperacje i koprodukcje przy spektaklach operowych, no przede wszystkim ze względu na koszty i szukanie pewnego racjonalnego rozłożenia tych wydatków. Także jest to praktyka, uważam wspaniała, doskonała. Właśnie po to, żeby, no żeby można było te koszty w sposób rozsądny zmniejszać. A z drugiej strony to też jest szansa na to, aby ci, którym może w innych okolicznościach nie dane byłoby tak szybko znaleźć się na deskach innych teatrów, także mogą się zaprezentować, bo te przeniesienia oznaczają bardzo często to, że podobna obsada, tak, to prawda. W, akurat, w, akurat w naszym przypadku obsada e, spektaklu warszawskiego jest zupełnie inna niż spektaklu w Oslo. Mm, ja nie ukrywam, że no, też myślałem, że będzie tak, że jednak e, pewna część obsady zostanie przeniesiona. Niemniej e, równie interesująca, profesjonalna obsada jest tu w Warszawie, którą będziecie mieli Państwo okazję usłyszeć. Benjamin Britten skomponował Billy Bada w 1950 roku na planowany na rok później festiwal brytyjski. Opowieść na kanwie opowiadania Melvilla o Billy który Dokonuje zbrodni. Akcja dzieje się u schyłku XVIII wieku, 1797 rok. Można byłoby zastanawiać się, dlaczego Benjamin Britten, zdeklarowany pacyfista, postanowił e, skomponować operę, w której występują wszyscy mężczyźni, gdzie właściwie bardzo wiele się mówi o tym, czym jest męskość, jak ją zdefiniować, jaką też cenę płaci się. Za decyzję. Ja zanim, zanim odpowiem na to pańskie pytanie, mimo wszystko jednak chciałbym pewną rzecz skorygować, mianowicie to, bo mogłoby to zabrzmieć dla Państwa, którzy nie znają Libretta Bilibada, że ten Bilibad to jest jakiś szwarc charakter, który, którego jedynym marzeniem, to jest kogoś na tym statku zabić. No więc jest to jednak trochę inaczej. Bilibad jest postacią w pewnym sensie. Trochę takiego Piotrusia Pana, naiwnego, naiwnego chłopaka, który, który uważa, że świat wokół niego jest wyłącznie pozytywny, że wszyscy go kochają, wszyscy, wszyscy go lubią i zupełnie nie widzi niebezpieczeństwa, które wokół niego narasta. Właśnie tak jak pan powiedział, wypływającego z tej, no nie da się inaczej na statku, szczególnie w końcu XVIII wieku, XIX, XVIII wieku, przepraszam, nie da się inaczej, no kobiet tam nie było. W związku z tym te męskie relacje, no tak jak w życiu są różne charaktery. I John Klagard, który tak naprawdę to on jest tym czarnym charakterem, na scenie, w tych zawiłościach relacji hierarchicznych, jakie mają miejsce w wojsku, w armii, no, wykorzystuje swoją siłę, swoją przewagę pozycji. I po prostu młodych marynarzy dręczy nie tylko w sposób fizyczny, ale również w sposób psychiczny. Używając ale... współczesnego języka można byłoby powiedzieć, że to jest wojskowa fala jeszcze w. Tak, tak, to jest często określenie. Tak. I, natomiast ja chciałbym Państwu powiedzieć, bo to wszystko brzmi tak. Tak, jakoś strasznie, tak, tak mroczno i ponuro. Chciałbym Państwu powiedzieć i serdecznie zachęcić do tego, żebyście Państwo odwiedzili Teatr Wielkiej Opery Narodową. I spektakle są tylko cztery. Także naprawdę proszę się spieszyć, żeby, żeby to miejsce dla siebie zdobyć, bo. Mm, Libretto jest trochę jak scenariusz filmowy. Jest, to jest wersja dwuaktowa, którą sam Britten przepisał z wersji czteroaktowej. I ma ona pewną klamrę, taką troszkę inwersję czasową. Zaczyna się od opowieści kapitana Wira. Potem, tak jakby kamera przerzuca się, właśnie pokazuje całą tą historię e, tej burzliwej sytuacji, kiedy to Billy Bat oskarżony o, e, o bunt, o próbę wzniecenia buntu na okręcie, jąkając się, będąc człowiekiem, który się jąka, ma tą fizyczną wadę, nie potrafił. Obronić się wobec fałszywych oskarżeń Johna Klagarta i po prostu, dysponując ogromną siłą, odpowiedział na fałszywe oskarżenie no po prostu uderzeniem z pięści. No ale tak niefortunnie trafił, że, że, że John Claggart padł martwy na deski okrętu. Ale proszę Państwa, muzyka jest naprawdę przepiękna. Mimo, że to XX wiek, proszę się nie obawiać, że usłyszycie Państwo nieokreślone dźwięki, e, zgrzyty, czy też piski. Nie. Muzyka Britana jest szalenie melodyjna. Jest harmoniczna, jest Genialnie przeprowadzona, jeśli chodzi o formę tego dzieła. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest to w pewnym sensie jakby muzyka filmowa, dlatego że ona doskonale opisuje i e, wzmacnia przekaz, który, który mamy na scenie. I tak jak no, w dziełach wokalno-instrumentalnych, słowo powinno być na pierwszym planie. To jest zawsze największa trudność, żeby właśnie połączyć to słowo razem z muzyką. No może najtrudniej jest to w operach Belkanto, gdzie śpiew jest o wiele ważniejszy niż tak naprawdę e, waga słów wypowiadanych, ale tutaj mamy sytuację, gdzie absolutnie słowo, tak jak w teatrze dramatycznym, całą tą akcję tej opery e, tworzy. <laughs> Benjamin Britten, jak sądzę, był za, zainteresowany z jednej strony tą sytuacją skrajną, podczas której dzieje się akcja, to znaczy no właśnie wrzuceniem młodego człowieka w, w tę dramatyczną sytuację bez wyjścia. Także jako Brytyjczyk pewnie interesowała go ta historia i właściwie początek, czy część mrocznych czasów, bo tak się traktuje ten okres Anglii. Jedna z najciemniejszych kart aż do lat 20. 19. 15 stulecia e, wojna z e, rewolucyjną e, Francją. E, a co jest najistotniejsze dla e, reżyserki, dla e, Anilezy Miskinson w tej inscenizacji, jak ona sobie wyobraża, na co kładzie nacisk? Wie pan, ja bym przede wszystkim, jeśli pan pozwoli, odpowiedział, co jest istotniejsze dla mnie w muzyce, mm -hmm. bo wydaje mi się, że no przede wszystkim podkreślę, że doskonale się z panią reżyser współpracowało, <laughs> przepraszam, dlatego, że doskonale rozumie, że jednak muzyka w operze jest na pierwszym planie. I muszę powiedzieć, że mimo, że jest to przeniesiony spektakl, czyli już wyreżyserowany z Oslo, to ta współpraca naprawdę układała się przy, przy, przy przygotowaniu tej premiery. Układała nam się znakomicie. Dlaczego? Dlatego, że ona jest otwarta na to, na spojrzenie takie, że jesteśmy jednak w innym teatrze, o innych walorach akustycznych, o innej zupełnie wielkości, nie oszukujmy się, sceny. Jak wiemy, nasza scena jest no, największa na pewno w Europie e, na dzień dzisiejszy i wymaga też pewnych określonych. E, Działań na scenie. Ja nie będę Państwu zdradzał, gdzie akcja została przeniesiona, bo ona się nie toczy, to mogę powiedzieć, nie toczy się na XVIII-wiecznym okręcie, jest uwspółcześniona, ale chciałbym Państwu zostawić takie jednak trzy kropki, żeby zachęcić i, i zobaczyć, jak. Pomogła również akustycznie scenografia miejsca, w które została ta akcja przeniesiona, bo naprawdę ta scenografia bardzo, bardzo nam pomogła. Maestro Michał Klawza, gość poranka dwójki. Rozmawialiśmy o zbliżającej się y, polskiej prapremierze y, opery Benjamina Brittena Billy Bad. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Państwu również. Dziękuję Panu. Słonecznego dnia życzę. Wzajemnie.